Cześć, witam Was bardzo ciepło i serdecznie. Z tej strony Kosmisia, a to są kosmisiowe mruczanki o zbrodni. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali kanał, którzy zostawili łapkę w górę, a nawet komentarz. A tym, którzy słuchają, ale nie subskrybują, przypominam, że jest taka możliwość, aby wcisnąć suba i dzwoneczek, dzięki czemu będziecie dostawiać powiadomienia i wiedzieć na bieżąco o wszystkim, co dzieje się na moim kanale. A teraz już bez zbędnego gadania zapraszam do słuchania. Sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem, została opracowana na podstawie artykułu z numeru 3 wydania specjalnego magazynu Detektyw z 2002 roku. Absolutnie nie jest to żadna współpraca ani reklama tego magazynu. Sąsiad. Kiedy słyszymy to słowo, każdy z nas oczami wyobraźni widzi inną osobę. Ktoś widzi panią Krysię z 6 piętra, która częstuje wszystkich dookoła swoimi ciasteczkami. Ktoś inny pana Andrzeja, do którego można zapukać w każdym momencie dnia i nocy, na przykład kiedy popsuje się kran. A jeszcze ktoś inny z lekka upierdliwą panią Zenobię, która jest lepsza niż osiedlowy monitoring, ale wszyscy doceniają fakt, że dzięki jej wścibskości udało się rozwiązać niejeden problem na osiedlu. Czy my jednak tych ludzi tak naprawdę znamy? Czy wiemy, jakie trupy chowają w swoich szafach? Chyba nie do końca. Kazimierz Chojnacki mieszkał sam w niedużym dwupokojowym mieszkaniu. Przez sąsiadów był uważany za spokojnego, miłego człowieka. Wiek Kazimierza oceniano na jakieś 50 lat i jak się później okaże, dokładnie tyle miał w chwili śmierci. Chojnacki mógł się pochwalić szczupłą, wysportowaną sylwetką. Ponieważ poruszał się bardzo energicznie, z daleka wyglądał na 30-latka. Gdyby nie siwe włosy, spokojnie mógłby oszukiwać otoczenie, że jest znacznie młodszy, niż wskazywała na to jego metryka. Kazimierza wyróżniało też to, że zawsze mówił dzień dobry każdej sąsiadce. Nawet 15-latkom kłaniał się pierwszy, a do chłopców na podwórku zwracał się panie kolego, czym zaskarbił sobie sympatię dzieciaków. Jak już wspomniałam, Chojnacki mieszkał sam. Sąsiedzi nie zauważyli, by był z jakąś kobietą w stałym związku. Natomiast wśród kobiet, z którymi się prowadzał, często pojawiały się u niego 4 panie, które sąsiedzi wybywali częściej niż inne. Dlaczego Kazimierz nie był z żadną przedstawicielką płci pięknej na stałe? Trudno powiedzieć. Może nie chciał tradycyjnego związku, a może po prostu nie znalazł tej jedynej. Niestety już się tego nie dowiemy. Natomiast wśród sąsiadek było kilka pań, które się wyrażały o Chojnackim znacznie cieplej, niż mówi się o zupełnie obcej osobie. Znały też parę jego drobnych sekretów. Kobiety wiedziały, skąd Kazik wraca późną nocą lub nad ranem, wiedziały, że ma nieślubnego 9-letniego syna i że jego matka jest bardzo stara i chora. I to właśnie dzięki jednej z tych sąsiadek, a właściwie dzięki jej drobiazgowym zeznaniom, śledczy po kilku miesiącach bezcelowych działań przestaną biegać za własnym ogonem, a śledztwo ruszy z kopyta. Ale, moi drodzy, po kolei. Zwłoki Chojnackiego w jego mieszkaniu znalazła Agata Grzelak. Była kochanką Kazika. Spotykała się z nim regularnie, wyłącznie w celach fiku-miku. Drzwi otwierała własnym kluczem, który kilka miesięcy wcześniej dostała od Kazimierza. Ich spotkania miały ściśle określony przebieg, żeby nie powiedzieć rytuał. Trwały 2 godziny, w ciągu których para intensywnie oddawała się fizycznej miłości. Chojnacki zawsze czekał na Agatę w wannie. Gdy słyszał, jak kobieta wchodzi do mieszkania,
witał ją słowami: witaj Jagna Mecenaska. Nie wspomniałam chyba, że pani Agata była prawnikiem. W sypialni położonej vis-a-vis drzwi wejściowych na podłodze leżał gruby materac, a na nim pościel. Kołdra zawsze miała odchylony róg, a na poduszce leżała czerwona róża. Natomiast na podłodze zawsze stała butelka bourbona. Kazimierz i Agata mieli zwyczaj popijać trunek, jak mawiał Chojnacki, po kowbojsku, czyli prosto z gwinta. Mecenas Grzelak zaraz po wejściu rozbierała się i wchodziła do wanny, gdzie rozgrywał się pierwszy akt miłosnych uniesień. Potem para odziana w szlafroki kierowała się do łóżka i oddawała dalszej zabawie. Na spotkania umawiali się zawsze telefonicznie i dość regularnie, mniej więcej raz w tygodniu. Agata wiedziała, że Kazimierz spotyka się też z innymi kobietami, ale to nie stanowiło problemu, bo ona na co dzień też z kimś była, a spotkania z Chojnackim miały na celu wyłącznie seks. W dniu, w którym pani Grzelak znalazła zwłoki, wszystko wyglądało inaczej. Po wejściu do mieszkania nie usłyszała powitania. Nie zobaczyła materaca z różą, za to poczuła zapach, jakiego nigdy jeszcze w tym mieszkaniu nie było. Zeznając kilkanaście miesięcy później przed sądem, mecenas Grzelak powiedziała, że od tamtego dnia wie, co znaczy określenie śmiertelna cisza. O śmiertelnej ciszy mówiła: paplamy przy byle okazji i bez żadnego związku z tym, jaka ta cisza jest naprawdę. A tamta cisza rzeczywiście budziła grozę. Było w niej coś ciężkiego i nieuchronnego jak przeznaczenie, od którego nie ma odwrotu. Nie potrafię tego inaczej nazwać. A w dodatku ten dziwny, a zarazem delikatny zapach, jakiego nigdy wcześniej, ani nigdy później nie czułam. Widziałam wielu martwych ludzi i wiem, że to nie był zapach krwi. Tak pachniała śmierć, bo ona tam właśnie była. Kiedy doktor Janusz Malinowski przewrócił jego ciało z prawego boku na wznak, z ust Kazimierza wydawał się ni to jęk, ni to westchnienie, zeznawała dalej pani Agnieszka. Ja oczywiście wiem, że gwałtowne poruszenie martwego ciała może spowodować, iż nagromadzone w płucach powietrze wychodzi wtedy przez rtań i porusza struny głosowe. Ale to nie był dźwięk wyłącznie mechaniczny, jaki wydają przedmioty martwe, pozbawione życia. To było westchnienie pełne cierpienia i lęku i poczułam wówczas, że właśnie w tym momencie uchodzi z niego dusza. Z protokołu z miejsca oględzin wynikało, że Chojnacki nie żył już przynajmniej dobę do momentu, w którym jego ciało znalazła Agata. Przepraszam, ja wcześniej powiedziałam Agnieszka, oczywiście cały czas mam na myśli Agatę Grzelak. Według doktora Malinowskiego Kazimierz zginął w wyniku zadania mu 7 ciosów. Użyto do tego toporka lub siekiery. Były to głębokie rany, tak zwane rąbane. 2 z nich powodowały uszkodzenie mózgu i natychmiastową śmierć. Jedno uderzenie było tak silne, że prawe przedramię, którym Kazimierz zasłaniał się przed ciosem, było przerąbane do połowy kości. Doktor Malinowski nie miał żadnych wątpliwości. Tak silne uderzenie mógł zadawać wyłącznie mężczyzna, na pewno silny i rosły, powyżej 180 cm wzrostu i najprawdopodobniej leworęczny. Sekcja zwłok potwierdziła te wstępne ustalenia, jednak z tą różnicą, że rany na głowie Kazimierza powstały w momencie, gdy ten leżał już na podłodze. Ten wniosek wysnuto na podstawie tego, że Chojnacki miał na twarzy ogromnego siniaka i wybite zęby. Prawdopodobnie uderzenie zamroczyło Kazika, upadł na podłogę, a zabójca wykorzystał to, by ostatecznie się z nim rozprawić. Ponieważ na drzwiach i zamkach nie znaleziono śladów włamania,
czy śladów od wytrycha. Uznano, że Chojnacki znał zabójcę i wpuścił go do domu. W mieszkaniu panował bałagan, ale po bardziej wnikliwym sprawdzeniu uznano, że rabunkowy charakter napaści został upozorowany. Co prawda, ubrania zostały powyrzucane z szat na podłogę, ale w kuchni panował idealny porządek, a nie jest tajemnicą, że wielu ludzi ukrywa swoje skarby właśnie w tym pomieszczeniu. Podobnie sprawa wyglądała, jeśli chodzi o zawartość szuflad. Pozostały one na swoim miejscu w idealnym porządku. Oczywiście nikt nie twierdził ze stuprocentową pewnością, że z mieszkania nic nie zginęło, bo to akurat mogłaby potwierdzić jedynie osoba, która byłaby z Kazimierzem naprawdę bardzo blisko. Komisarz Holka, prowadzący sprawę, uważał jednak, że rabunek nie był motywem zbrodni. Obstawiał raczej jakieś porachunki z przeszłości, a więc śledztwo nie zapowiadało się na proste. I to ostatnie migiem się potwierdziło. Przepytywani sąsiedzi nic nie widzieli, nic nie słyszeli i absolutnie wszyscy byli niesłychanie zdumieni, że ktoś mógł nastawać na życie miłego, spokojnego i kulturalnego pana Kazika. Jakie więc mogły być powody zamordowania człowieka obracającego się tylko w tak zwanym dobrym towarzystwie, który żył sobie spokojnie po swojemu i o którym nikt nie był w stanie powiedzieć, że komukolwiek się narazi? Na te pytanie miało odpowiedzieć śledztwo. Wszyscy wiemy, że każda policja na świecie ma wypracowane swoje metody i procedury prowadzenia śledztwa. Są one różne dla różnych przestępstw. Są jednak takie zasady, których przestrzega się zawsze i wszędzie. Na przykład oczywistym jest, że pierwszym bardzo ważnym krokiem jest zabezpieczenie wszelkich możliwych śladów znalezionych na miejscu, odcisków palców czy wszelkiego śladu typów biologicznych. Drugi krok to autopsja, jeśli oczywiście mamy do czynienia ze zwłokami. Odpowiada ona na przykład na pytanie, kiedy zginęła ofiara i jak umarła. Bardzo ważne jest, by podczas tych wstępnych procedur nie popełnić żadnego błędu, bo to może zagmatwać śledztwo, a nawet uniemożliwić rozwiązanie sprawy. Ekipa zbierająca ślady z miejsca zbrodni wykonała swoją pracę wzorcowo. Znaleziono między innymi masę linii papilarnych i po wyeliminowaniu tych, które należały do Donata, pozostałe zostawiło 17 osób. 3 z kompletów odcisków palców bez wątpienia należały do kobiet, a 1 komplet prawdopodobnie do dziecka w wieku około 10, może 15 lat lub do bardzo, bardzo drobnej osoby dorosłej. To dziecko zostawiło też na parkiecie w pokoju pełniącym rolę gabinetu odciski tenisówek w rozmiarze 32. Początkowo śledczy sądzili, że te ślady zostawił synek Chojnackiego. Sąsiedzi mówili, że owszem, widywali Kazimierza z małym chłopcem, ale sądzili, że to raczej jakiś siostrzeniec albo bratanek. Zakrwawiony dywan, na którym było też sporo śladów nasienia, zapakowano do badań. W gabinecie znaleziono też ślady krwi na ścianach i podłodze. Po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej zeskrobano je i również powędrowały do dalszych badań. Znaleziono także 4 długie włosy, więc założono, że należą do kobiet, a na pewno nie należały do zmarłego. Kiedy zabezpieczono wszystkie ślady widoczne tak zwanym gołym okiem, użyto specjalnego odkurzacza próżniowego, by zabrać i zbadać to, na co gołym okiem jest niewidzialny. Wszystkie te czynności zajęły ekipie około 10 godzin, więc gdy skończyli, komisarz Holka wszedł do mieszkania, gdzie w końcu mógł zapalić papieroska. Wcześniej wychodził na zewnątrz i
i strzepywał popiół do prowizorycznej popielniczki zrobionej z kawałka gazety. Był z tego faktu bardzo niezadowolony. Te 10 godzin intensywnych działań mocno wykończyło pana komisarza. Póki trwały czynności, trybiki w jego głowie chodziły na najwyższych obrotach. Kiedy jednak ekipa zakończyła czynności na miejscu zbrodni, nastąpił ten tak zwany moment odprężenia, rozprężenia, a Holkę dopadło ogromne zmęczenie. Wcześniej planował dalsze czynności i sprawdzenie zawartości szuflad. Było ich jednak aż 9 i po brzegi były wypełnione wszelkiej maści papierami. Przeglądanie tego zajęłoby kolejnych 5-6 godzin. Do tego jeszcze półki z papierzyskami. Policjant uznał, że jest tylko człowiekiem, że nie da rady i musi parę godzin odpocząć. Zamknięto więc mieszkanie kluczami, które policjanci otrzymali od pani mecenas Grzelak. Zastanawiano się, czy zapieczętować drzwi. Początkowo komisarz odrzucił ten pomysł, uważając, że to będzie wabik na potencjalnych złodziei. Potem jednak Holka zdecydował się na podstęp. W mieszkaniu został doświadczony policjant na wypadek, gdyby zgodnie ze stereotypem przestępca postanowił wrócić na miejsce zbrodni. Z badań wynika, że ponad 10% przestępców faktycznie na nie wraca. Potem drzwi zamknięto i oplombowano. Dodatkowo komisarz, korzystając z komputera i drukarki Denata, wydrukował i zawiesił na drzwiach kartkę o następującej treści. Wstęp zabroniony decyzją prokuratury okręgowej i policji. Zainteresowani mogą kontaktować się z Komendą Miejską Policji pod numerem alarmowym telefonu 997. Wszystkie te działania podjęto na tak zwany wszelki wypadek, nie spodziewając się żadnych efektów. Holka, jadąc do domu, marzył już tylko o tym, żeby się położyć i pospać chociaż do 9. Niestety nie było mu dane zrealizować tego pomysłu. Ledwie się położył i zasnął, a budził go dzwonek telefonu. Dzwonił policjant pozostawiony w mieszkaniu Denata, oznajmiając, że mogą być kłopoty. Otóż mniej więcej za 26 usłyszał, że ktoś coś kombinuje przy drzwiach. Chcąc zaskoczyć potencjalnego włamywacza, zaczął się cofać w kierunku sypialni. Oczywiście było ciemno. Zapomniał jednak, że przed drzwiami są progi. Potknął się o ten próg, uderzył w drzwi, a te walnęły o ścianę i spowodowały na tyle głośny hałas, że usłyszał go intruz na klatce i uciekł. Zanim policjant uporał się z 3 zamkami w drzwiach, na klatce już nikogo nie było. Nieszczęśliwy śledczy natychmiast podbiegł do okna, ale z klatki nikt nie wyszedł. Nasunął się więc wniosek, że być może nieproszonym gościem był ktoś, kto mieszkał w tym bloku. Holka jednak nie był tego taki pewny. Uważał, że włamywaczem mógł być każdy. Zdecydował się jednak zezwolić na obstawianie bloku i obserwację osób, które z niego wychodziły, ale niestety ta akcja nie przyniosła żadnego rezultatu. Tajemniczy nieznajomy rozpłynął się w czeluściach 10-piętrowego bloku. Wydawać by się mogło, że śledczy ponieśli porażkę, a akcja pod tytułem pilnować mieszkania spaliła na panewce, ale nie do końca. Kolejny raz sprowadzono na miejsce policyjnych techników, by zbadali drzwi wejściowe do mieszkania Kazimierza. Na nich i na zamku po raz kolejny nie znaleziono żadnych śladów mówiących o tym, że ktoś próbował się włamać. A to oznaczało, że osoba, która chciała się dostać do środka, posługiwała się oryginalnymi kluczami. Czego jednak tam szukała? Nie było wiadomo jeszcze bardzo długo. Komisarzowi w tamtym momencie nie zostało do zrobienia nic innego, jak zabrać się za przeglądanie papierów zmarłego. Z dokumentów Chojnackiego
Holka dowiedział się, że Kazimierz urodził się w 1949 roku w Sarnkach nad Bugiem. Ojciec był pracownikiem kolei, a mama gospodynią domową, zajmującą się czwórką dzieci i kawałkiem pola, na którym rosły ziemniaki i inne warzywa. W 1972 roku Chojnacki został magistrem filologii rosyjskiej, ale nigdy nie przepracował nawet jednego dnia w wyuczonym zawodzie nauczyciela, nie licząc oczywiście praktyk studenckich. Był natomiast instruktorem w Domu Kultury oraz pisał recenzje teatralne do lokalnych gazet. Po 1990 roku usiłował zostać prywatnym przedsiębiorcą handlującym japońskimi autami oraz częściami do nich. Jednak po 3 latach zwinął interes i zdobył uprawnienia tłumacza przysięgłego z języka rosyjskiego. Jednak i przy tym zajęciu nie pozostał zbyt długo. Na 3 lata przed śmiercią, dzięki znajomościom, jakie miał w świecie kultury, udało mu się zdobyć pracę inspicjenta w teatrze i o dziwo, pomimo niewielkich zarobków, tej roboty się trzymał. Było tak prawdopodobnie dlatego, że ta praca umożliwiała mu obracanie się w takim środowisku, jakie lubił i jakie mu imponowało. Jeśli chodzi o sytuację materialną Kazimierza, to z dokumentów znalezionych wśród papierów wynikało, że na jego koncie w PKO BP było 1287 zł, a na rachunku w BGŻ 132 zł i 68 groszy. Z wyciągów wynikało, że pensja Chojnackiego wynosiła 1190 zł i od czasu do czasu miał jakiś dodatkowy dochód w postaci wpłaty od miejscowych gazet i rozgłośni radiowej. Były to kwoty rzędu 120-350 zł. Z kart bankomatowych Chojnacki korzystał bardzo rzadko. Tylko przy okazji większych zakupów, takich jak na przykład zakup telewizora czy wymiana amortyzatorów w aucie. Przypominam, że mówimy o 1999 roku, więc oczywiście kwoty, które tutaj wymieniłam, miały zdecydowanie większą siłę nabywczą niż dzisiaj. Meble i wyposażenie mieszkania Kazimierza było warte ponad 20 tysięcy złotych, ale bez wątpienia nie one były przyczyną zbrodni. Wyniesienie XIX-wiecznego pianina wymagałoby udziału kilku mężczyzn, zajęłoby minimum pół godziny i na pewno nie pozostałoby niezauważone. Podobnie sprawa się miała z secesyjnym kredensem, który był wart ponad 6 tysięcy. Gdyby ktoś faktycznie chciał okraść Chojnackiego, to na pewno wyniósłby dwie białe marmurowe rzeźby czy też secesyjną lampę biurkową. Ale to wszystko stało na swoim miejscu. Było jednak coś jeszcze, co mocno zaskoczyło komisarza. Otóż z dokumentacji wynikało, że za codzienne zakupy Kazimierz płacił gotówką. Tymczasem w jego mieszkaniu nie znaleziono ani grosza. Pieniędzy nie było ani w portfelu, ani w ubraniach zmarłego. W przeświadczeniu sąsiadów Chojnacki był kimś ważnym, bo przecież drukowali jego artykuły w miejscowych czasopismach. Natomiast kobiety były zdziwione, że nie miał żony ani nawet stałej kochanki. Co prawda o Kazimierzu nie można było powiedzieć, że jest jakiś wybitnie przystojny, ale miał łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, często się uśmiechał i nigdy nie narzekał. Był mężczyzną, który bez trudu mógłby znaleźć żonę czy stałą partnerkę. Ale on najwyraźniej tego nie chciał. Wolał być wolnym ptakiem. W jego notatniku znaleziono ponad 200 nazwisk z numerami telefonów i adresami. Wszyscy ci ludzie bez oporów odpowiadali na pytania policji, ale kompletnie nic z tego nie wynikało. Na przykład miejscowi artyści, dziennikarze czy politycy mówili, że owszem, znali Kazimierza, ale tylko go znali. Nic więcej nie byli w stanie o nim powiedzieć. Widywali go na wernisażach,
czy premierach w teatrze, ale przy takich okazjach nie rozmawiali z nim o niczym, co mogłoby zainteresować policję. Od takie zwykłe, okolicznościowe pitu-pitu, jakie się toczy między ludźmi spotykających się przy okazji takich zdarzeń. Osobną grupę znajomych stanowiły kobiety. Jednak bliższe kontakty Chojnacki utrzymywał tylko z czterema paniami. Mecenas Grzelach zeznała, że Kazika znała od 10 lat, ale bliższe relacje utrzymywali od 2, czyli od momentu, gdy zmarł mąż Agaty, a ona poczuła się samotna i zagubiona. Początkowo sądziła, że zwiąże się z Kazimierzem na stałe, ale szybko się okazało, że on się do tego nie nadaje. W rzeczywistości był oschłym egoistą. Pani mecenas określiła go jako wewnętrznie wypalonym i pustym środku. Czyli co? Męski pustak z tego wychodzi. Spotykała się z nim jednak, bo cotygodniowe spotkania na fikumiku sprawiały jej po prostu przyjemność. Z kolei księgowa Krystyna Majewska przyznała, że przez pewien czas była kochanką Chojnackiego. Miała nadzieję na ślub z nim, ale gdy tylko zaczęła o tym wspominać, Kazimierz stał się oschły i niemiły, a potem zerwał znajomość z Krysią. Nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego on taki był, mówiła z wyraźnym rozgoryczeniem. Często powtarzał, że życie samotnika jest smutne, ale nie chciał się ze mną związać, chociaż wielokrotnie mówił, że mu ze mną dobrze i że jestem wspaniałą kobietą. Kolejną kobietą w życiu Kazimierza była Weronika Łuczak, aktorka teatru lalkowego. Poznali się 5 lat wcześniej na premierze Kota w butach. Mimo dzielącej ich sporej różnicy wieku, zaimponował jej młodzieńczą energią, erudycją i, jak to określiła, jeszcze czymś takim, co trudno nazwać. Dzień później w gazecie ukazała się recenzja spektaklu, w której Chojnacki wychwalał rolę Weroniki. Zadzwoniła więc do Kazimierza, żeby mu podziękować i umówili się na spotkanie. Chojnacki dużo o sobie opowiadał, szczególnie o swoim rocznym pobycie we Francji i 6-miesięcznym stypendium w USA, co bardzo imponowało młodej kobiecie. Jakiś czas potem Weronika zamieszkała u Kazimierza, ale po 2 miesiącach się wyprowadziła, gdyż okazało się, że kompletnie do siebie nie pasują. Kobieta żałowała jednak rozstania jeszcze długo po fakcie. Wcześniej miała nadzieję, że zostanie żoną Chojnackiego, ale w końcu doszła do wniosku, że on się nie nadawał i, jak przyznała szczerze, z całą pewnością wie, że w tej kwestii miała rację. Aczkolwiek teraz żal jej tego egoistycznego samotnika i nie ma bladego pojęcia, dlaczego ktoś go zamordował. Najwięcej konkretów było jednak w zeznaniach czwartej kobiety, Henryki Filcak. Ona, podobnie jak poprzedniczki, była swego czasu kochanką Kazimierza i podobnie jak one, miała nadzieję na stały związek. Co prawda, nie była do końca wolną osobą, ponieważ z mężem póki co była dopiero w separacji. Mimo to łudziła się, że zostanie żoną Chojnackiego, tym bardziej, że jej 2 synowie, 17 i 13-latek, bardzo go lubili. Kazik bywał nawet na jej działce nad jeziorem. Pewnego razu Henia powiedziała mu, że można kupić kawałek ziemi bezpośrednio przylegający do jeziora. Tyle, że ona nie ma na to pieniędzy. Kazimierz wtedy nic nie odpowiedział. Kiedy jednak Henryka następnym razem gościła u niego w domu, ten sam wrócił do tematu i pokazał jej skórzany woreczek, w którym były złote monety. Powiedział, że nie ma oszczędności, bo zawsze zarabiał niewiele, a to jest wszystko, co ma. Mówił, że te monety dała mu matka. Powiedział też, że może gdyby je sprzedać, to wystarczyłoby na kupienie tego kawałka ziemi, o którym wspominała Henryka, ale nie był tego pewien, gdyż złoto wtedy było dosyć tanie.
Hania wysypała te monety z woreczka i policzyła. Były tam 32 złote 20-dolarówki. Na pytanie komisarza Holki, gdzie Chojnacki trzymał woreczek z pieniędzmi, Filcakowa odpowiedziała, że w szufladzie biurka. I w tym momencie śledczy wiedział, że znalazł przynajmniej jeden z motywów zbrodni, gdyż tych monet w żadnej szufladzie nie było. W tym samym czasie starszy sierżant, Włodzimierz Raczyński, ten sam, który pilnował mieszkania Chojnackiego, dokopał się do czegoś zupełnie innego, co zmieniło kierunek śledztwa. Otóż okazało się, że na kilka miesięcy przed śmiercią Chojnackiego w jednym z komisariatów prowadzono postępowanie, w którym Kazimierz pojawiał się jako kandydat numer jeden na podejrzanego. Mianowicie Katarzyna Bielicka, mieszkająca dwa bloki dalej od Kazimierza, złożyła doniesienie na pewnego mężczyznę, ponieważ jego zachowanie wydało się jej wysoce podejrzane. Oby mężczyzna miał obserwować przez lornetkę dzieci bawiące się na podwórku między blokami. Kobieta była mocno zaniepokojona, ponieważ obawiała się, że ten człowiek jest pedofilem, a ona miała 10-letnią córkę i obawiała się puszczać ją samą na podwórko. Policjanci potraktowali to doniesienie bardzo poważnie i zatrzymali wskazanego przez Bielicką mężczyznę, którym okazał się być właśnie Chojnacki. Ten jednak spokojnie wytłumaczył funkcjonariuszom całą sytuację. Otóż Kazimierz mieszkał na parterze. Do jego lodży przylegał niewielki ogródek. Ktoś nieustannie wrzucał mu do tego ogródka niedopałki, butelki i inne śmieci. Pytał o to dozorcę, sąsiadów, ale nikt nie miał pojęcia, kto jest brudasem. Ponieważ Chojnackiego nie było stać na prywatnego detektywa, postanowił sam wytropić upierdliwego brudasa. Policjanci przepytali dozorcę, a ten potwierdził słowa Chojnackiego. Wtedy funkcjonariusze wyjaśnili sprawę pani Bielickiej, ta poczuła się uspokojona i cała sprawa przycichła. Kiedy te informacje dotarły do Kazimierza, do komisarza Tadeusza Holki, ten polecił sprawdzić, czy w owym komisariacie, do którego zgłaszała się Bielicka, prowadzono w ostatnim czasie jakieś inne sprawy dotyczące mieszkańców bloków mieszczących się przy tej samej ulicy, na której mieszkał Chojnacki. Okazało się, że tak. Dwa dni po incydencie z Kazimierzem na komisariat przyszedł 53-letni Waldemar Okon. Zeznał, że jego mieszkanie zostało okradzione. Sprawa wyglądała bardzo dziwnie i złodzieja nie złapano. Na drzwiach do mieszkania Okonia nie było żadnych śladów włamania. Zatem drzwi otwarto albo oryginalnymi kluczami, albo bardzo dokładnie wykonaną kopią. Waldemara wszyscy znali jako zatwardziałego kawalera i kobieciarza. Kiedy dokonano kradzieży, przebywał na trzydniowej delegacji, o której, jak sądził, wiedziało tylko kilkoro pracowników w jego firmie. Ale to nie było do końca tak, ponieważ sąsiedzi zdawali sobie sprawę z charakteru pracy Okonia. Waldemar zeznał, że zapasowy komplet kluczy do jego mieszkania ma jego siostra. Ją jednak bardzo szybko wykluczono z grona podejrzanych. Wtedy Okon przypomniał sobie, że jakiś rok wcześniej, gdy wyjeżdżał na nieco dłużej, poprosił żonę dozorcy, by ta co kilka dni zaglądała do jego mieszkania. Od tamtego momentu wyjeżdżał wiele razy i nic się nie działo. Aż do tej kradzieży. Swoje straty Okoń wycenił na jakieś 30 tysięcy złotych. Nieźle zarabiał i lubił kupować sobie drogie elektroniczne zabawki. Ukradziono mu między innymi kamerę wideo, magnetowid, cyfrowy aparat fotograficzny, prawdziwy perski dywan i dwa obrazy Wlastimila Hoffmana. Za nie zapłacił w starych pieniądzach po 25 i 31 milionów złotych i taką po przeliczeniu
podał ich wartość, chociaż w momencie kradzieży kosztowałyby już o wiele drożej i z tego co wiem, te obrazy cały czas drożeją. Zginęła także pewna kwota pieniędzy, ale Okko nie umiał jej dokładnie wymienić i w końcu przyznał, że może wydał te pieniądze i już po prostu tego nie pamięta. Na koniec przypomniał sobie o starym i pamiątkowym zegarku Doxa z lat 40., który nosiła jeszcze jego matka. Nie był wiele wart, ale Wardlemar nie pozbył się go z powodów wyłącznie sentymentalnych, a 2 lata temu dał Cyfelbrad do odnowienia i trzymał go jako pamiątkę. Była jeszcze jedna dziwna rzecz. Okoń twierdził, że po powrocie niczego w mieszkaniu nie ruszał. Natychmiast się zorientował, że został okradziony i od razu pomaszerował na komisariat. Policjanci doszli do wniosku, że złodziejem była jedna osoba, która była w mieszkaniu jakieś, powiedzmy, co najmniej 2 razy dzień po dniu. Sprawca musiał się więc czuć bardzo pewnie i mieć wiedzę, że nikt go nie zaskoczy. Mogło być też tak, że sprawców było 2, ale jeden pozostał na zewnątrz, na czatach i obaj porozumiewali się przy pomocy telefonów komórkowych. Początkowo policja sądziła, że kradzież w mieszkaniu Okonia była kradzieżą na zlecenie jakiegoś kolekcjonera. Niestety, nigdy nie udało się tej hipotezy potwierdzić ani jej zaprzeczyć, a postępowanie w sprawie kradzieży u pana Waldemara umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Różnica między Okoniem a Chojnackim była taka, że o zamożności Waldemara wiedzieli w zasadzie wszyscy. Natomiast Kazimierz nawet nie wyglądał na kogoś, kto może mieć ponad 30 złotych monet. Ustalono też, że Okonia regularnie odwiedzały 2 osoby mieszkające w tym samym bloku. Walentyna Zarębska prała Waldemarowi koszulę, gdyż ten życzył sobie, aby były prane ręcznie, a dozorca przychodził od czasu do czasu przy okazji roznoszenia różnych pism. W policyjnych aktach znalazły się ślady daktyloskopijne pobrane z mieszkania Okonia po włamaniu. Komisarz Holka z ogromnym zdumieniem odkrył, że są tam 2 odciski, które sklasyfikowano jako ślady dziecka lub bardzo drobnej dorosłej osoby. Stwierdzono, że należą one do 13-letniej córki Zarębskiej, bo to dziewczynka zanosiła Waldemarowi wyprane koszule. Uznano więc, że 13-latka nie może mieć nic wspólnego z kradzieżą i włamaniem, więc prowadzący sprawę tej kradzieży w domu Okonia nie zadali sobie trudu, by dokonać badania porównawczego. Czyli mówiąc wprost, nigdy nie pobrano odcisków palców od córki Zarębskiej, by porównać je z tymi znalezionymi w mieszkaniu Okonia. Na tak zwaną gębę, po zeznaniach Waldemara i Walentyny, przyjęto zapewnik, że to są odciski 13-letniej Joli. Ten bardzo poważny błąd postanowił naprawić komisarz Holka. Poprosił o porównanie tych odcisków, które uznano za ślady dziecka lub bardzo drobnej osoby dorosłej znalezione w domu Okonia, z tymi znalezionymi w mieszkaniu Chojnackiego. I bingo! To były ślady tej samej osoby. Wtedy w końcu zdecydowano się pobrać odciski od Joli. I tu zaskoczenie. To nie były jej odciski. Teraz należało odpowiedzieć na pytanie, kto zostawił te ślady i czy ta osoba brała udział w obu przestępstwach, czy to był po prostu przypadek. Holka był jednym z tych policjantów, który uważał, że pewność można mieć tylko wtedy, gdy się wszystko sprawdzi osobiście. Postanowił więc przekonać się, co faktycznie obserwował przez lornetkę Chojnacki. Udał się do mieszkania Denata, wziął tę samą lornetkę, z której korzystał Kazimierz, stanął dokładnie w tym samym miejscu, w którym Chojnackiego zatrzymała policja i zaczął patrzeć. Okazało się, że lornetka Chojnackiego była niezwykła. Dało się przez nią dostrzec nawet takie szczegóły, jak wzory firan
czy rzeczy, które leżą na parapetach mieszkań. Później fachowcy uświadomili Holkę, że ta lornetka to był egzemplarz lornetki polowej używanej przez Wehrmacht podczas II wojny światowej. Stojąc tak przez godzinę, policjant zauważył na 9 piętrze mężczyznę, który wychylał się przez barierkę, jakby w coś celował, a następnie wyrzucił na zewnątrz 2 butelki po piwie. Nie to jednak było najważniejszym wynikiem obserwacji policjanta. Otóż okazało się, że Okoń mieszkał dokładnie w tym samym pionie co Chojnacki, tyle że na 6 piętrze. Tak, bo panowie mieszkali w tym samym bloku, celowo tego nie powiedziała. Kazimierz, szukając złośliwca, który zaśmiecał mu ogródek, na pewno jeździł lornetką z góry na dół po całym pionie. I w tym momencie komisarz wpadł na pewien pomysł. Chojnacki prawdopodobnie zobaczył, kto okradał mieszkanie Okonia. Kazimierz nie zawiadomił policji, bo prawdopodobnie bardziej opłacało mu się szantażować złodzieja. Być może go znał, albo dowiedział się, gdzie mieszka. Czy jednak chodziło o pieniądze, czy o coś jeszcze innego? Tego Holka na razie nie wiedział. Zmieniał się w tym momencie motyw zbrodni. Prawdopodobnie nie chodziło o monety, tylko o zemstę. Teraz należało się dowiedzieć, kim był złodziej i prawdopodobnie morderca. Tylko jak to zrobić? Jak go wytropić? Komisarz postanowił pójść drogą logicznego myślenia i eliminacji. Pracował w służbach od wielu lat i przez ten czas nie spotkał się ze zbrodnią, w której brałby udział ktoś związany ze środowiskiem teatralnym. Uznał więc, że sprawcę należy szukać wśród sąsiadów albo mieszkańców okolicznych bloków. Jeden z tajnych współpracowników policji, mieszkający na tym samym osiedlu co Chojnacki i Okoń, po 10 dniach obserwacji poinformował Holkę, że w grę mogłyby wchodzić 3 osoby, 3 mężczyzn. Listonosz, dozorca i zawodowy kierowca tira jeżdżący na zagranicznych trasach. Wszyscy trzej byli wysocy, silni, a w dodatku dozorca i listonosz byli leworęczni, co pasowałoby do wyników autopsji Chojnackiego. Listonosz Jarosław Prusiński obsługiwał ten rewir od 8 lat i znał z widzenia wszystkich mieszkańców. Jednak jego osoba średnio pasowała komisarzowi do zabójstwa Chojnackiego. Prusiński był pogodnym, zadowolonym z życia i pracy człowiekiem. Nic dziwnego. Codziennie dorabiał do domowego budżetu, roznosząc renty, emerytury i inne pieniężne przekazy, a ludzie zostawiali mu tak zwane końcówki z tych kwot. A to dawało mu dziennie od 80 do 100 zł. Codziennie, dokładnie o godzinie 14, listonosz szedł do baru Stokrotka, gdzie wypijał jedno piwo. Potem wracał na pocztę, by się rozliczyć i ewentualnie przygotować na kolejny dzień. Do domu szedł około godziny 16. Sąsiedzi bardzo go lubili, określając jako łagodnego, spokojnego olbrzyma. Dla kontrastu jego mała, drobna żona była uważana za awanturnicę, taka prawdziwa sekutnica, jak mówiono o niej, która z byle powodu kręciła afery. Para miała 2 dzieci, 13-letniego Marcina i 9-letnią, niezwykle uzdolnioną muzycznie Jadwigę. Jedyny szczegół, jaki wzbudzał niepokój w życiorysie Prusińskiego, to fakt, że nim został listonoszem, był ślusarzem w fabryce włókienniczej i to bardzo dobrym, takim, który potrafił wykonywać bardzo precyzyjne przedmioty. A to z kolei mogło nasunąć przypuszczenie, że byłby w stanie dorobić komplet kluczy zarówno do mieszkania Okonia, jak i do mieszkania Kazimierza. Z kolei dozorca, nasz drugi podejrzany, Władysław Nawrocki, wcześniej był krawcem, jednak nie odniósł sukcesu w tym fachu, ponieważ zgubiła go miłość do trunków wysokoprocentowych. Lokatorzy
też go nie lubili. Wiele razy wysyłali do spółdzielni pisma, żeby go usunięto z posady dozorcy, jednak bez skutku. Nawrocki przez to poczuł się, że jest nietykalny. Jeszcze więcej chlał i zaniedbywał obowiązki. Jego kartoteka też nie była czysta. Raz żona złożyła na niego doniesienie w związku z przemocą domową, ale po 4 dniach wycofała zeznanie. A drugi raz wywołał burdę w barze Stokrotka i wybił szybę, za co ukarano go grzywną. Generalnie miał opinię awanturnika, od którego lepiej trzymać się z daleka. Komisarz postanowił jednak nie dać się stereotypom i to, że ktoś jest pijakiem ze skłonnością do agresji, nie oznacza od razu, że jest mordercą. Jeżeli chodzi o trzeciego podejrzanego, czyli o kierowcę tira, to on został bardzo szybko wykluczony z kręgu podejrzanych, ponieważ w momencie zabójstwa Chojnackiego był w Holandii. Granicę z Polską przekroczył nie prędzej niż co najmniej 6 godzin po śmierci Chojnackiego. Jak już wiemy, komisarz Tadeusz Holka należał do tych, którzy lubią sprawdzić wszystko osobiście. I moim zdaniem bardzo słusznie. Zdecydował się odwiedzić dozorcę w jego mieszkaniu, czyli zrobić coś, czego do tej pory nie uczyniono. Nawrocki był co prawda przesłuchiwany na okoliczność kradzieży u Okonia i śmierci Chojnackiego, ale do jego mieszkania nikt nie zajrzał. Komisarz chciał sprawdzić, jak dozorca będzie się zachowywał w znanym sobie środowisku. Zapukał do mieszkania Nawrockich około 20, zostając pana domu w stanie wskazującym, aczkolwiek nie w stanie upojenia wysokoprocentowego. Jak to się określa, raczej był tak lekko dziabnięty i to na wesoło. Władysław wylewnie zaprosił policjanta do środka, zaproponował mu herbatę i posadził przy stoliku zwanym potocznie Jannikiem. Herbatę przyniosła najstarsza córka Nawrockiego. Jak na swoje 14 lat Weronika, bo tak miała na imię, zachowywała się bardzo dojrzale. Miała manierę dorosłej kobiety. Była nieco wyższa od matki, ale jej sylwetka była ładna, proporcjonalna, niezdeformowana jeszcze ciężką pracą. Była skupiona, zamyślona, jakby przebywała w innym świecie. Kiedy dziewczyna stawiała herbatę na stoliku, Holka zauważył, że jej paznokcie są mocno poobgryzane, wręcz wrośnięte w palce, a jej dłonie są bardzo szczupłe i drobne. Kiedy rozmowa z Nawrockim zeszła na temat zabójstwa Chojnackiego i kradzieży u Okonia, Władysław zrobił się nerwowy. Jego żona nie brała udziału w rozmowie, przebywała w tym czasie w kuchni, udając, że jej nie ma, tak by to można było określić. Komisarz, nie chcąc przeginać, postanowił się pożegnać. Po wyjściu z mieszkania Nawrockich zadzwonił do prokuratora Hieronima Wojciechowskiego, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Poinformował, że jego zdaniem odciski znalezione w mieszkaniach obu panów należały do Weroniki i to ona pomagała ojcu w przestępstwach. Następnego dnia, wczesnym rankiem, do domu Nawrockich zapukali umundurowani policjanci i zabrali Weronikę i jej ojca na komisariat, gdzie od dziewczynki pobrano odciski palców, a ją samą zabrano na przesłuchanie. W jego trakcie do pokoju wszedł funkcjonariusz, przynosząc Holce kopertę z wynikami analizy. Czy wiesz, co to są linie papilarne? Zapytał. Dziewczyna skinęła głową. Komisarz położył przed nią odbitki i powiedział: wiadomo już na pewno, że brałaś udział w okradzeniu mieszkania pana Okonia i że byłaś w mieszkaniu Chojnackiego w tym samym czasie, kiedy on został zamordowany. Masz przed sobą dowody, gdyż zostawiłaś w obu tych mieszkaniach odciski swoich palców. Ty pójdziesz na wiele lat do poprawczaka, ale sytuacja twojego ojca wygląda o wiele gorzej. To on zabił Chojnackiego, tak? Nie wiem, odpowiedziała Weronika. Ja tego nie widziałam.
A więc powiesz mi zaraz tylko to, co wiesz. Godził się komisarz. Jak to było z łamaniem do okonia? Zeznań dziewczynki wynikało, że dozorca miał klucza do mieszkania okonia. Najpierw poszedł do niego sam, a potem Weronika pomogła Nawrockiemu wynieść z mieszkania Waldemara różne przedmioty. Jednak co się z nimi stało, tego nie wiedziała. To było w dzień czy w nocy? Zapytał komisarz. W nocy. Więc musiałaś tam pójść jeszcze raz, w dzień. Czego tam szukałaś? Dziewczyna zmieszała się, ale odpowiedziała od razu. Tak, poszłam tam następnego dnia przed południem, bo myślałam, że jeszcze coś dla siebie zabiorę. Ile było tych pieniędzy w szufladzie? 700 złotych, odpowiedziała. Zabrałaś też zegarek? Tak. Z dalszych zeznań wynikało, że kilka dni później zaczepił ją Chojnacki i powiedział, że widział ją przez lornetkę, jak okrada mieszkanie okonia. Obiecał jednak, że nie powiadomi policji i nie wsadzi jej taty do więzienia, jeśli Weronika będzie od czasu do czasu przychodzić do jego mieszkania i, uwaga, kłaść się z nim do łóżka. To od czasu do czasu okazało się być prawie codziennie, a Weronika posłusznie chodziła do Kazimierza, bo nie chciała, żeby tata miał kłopot. Zatem sprawa jej odcisków palców w obu mieszkaniach została wyjaśniona. Nadal jednak tajemnicą pozostawało, kto zabił Chojnackiego. Powiedziałaś ojcu, że chodzisz do Chojnackiego? Ojcu nie, ale powiedziałam matce. I co ona na to? Płakała później przez kilka dni i mówiła, że co ma być, to niech będzie, bo jak ojciec pójdzie do więzienia, to zginiemy z głodu. No powiem wam, moi drodzy, biedne dziecko, po prostu brak mi słów. W czasie, gdy Weronika była przesłuchiwana, a Nawrocki czekał na swoją kolej, w jego mieszkaniu trwało przeszukanie. Policja chciała znaleźć cokolwiek, co byłoby własnością Chojnackiego. I znaleziono. W zamrażarce, owinięte płatami wołowiny i zapakowane w foliowe woreczki, znajdowały się złote monety Kazimierza. Brakowało 3. Nigdzie natomiast nie znaleziono ani jednej rzeczy będącej własnością okonia. To, co policja miała, wystarczyło jednak, żeby porządnie przycisnąć Nawrockiego. Ten jednak konsekwentnie milczał. Kilka dni później zdecydował, że będzie mówił, ale postawił warunki. Najpierw porozmawia z żoną, a potem z adwokatem, którego tamu wynajmie. Wtedy w Polsce, pamiętajcie, to jest 1999 rok, nie było zwyczaju, by na tym etapie śledztwa podejrzany mógł rozmawiać z mecenasem, ale tym razem, w drodze wyjątku, wyrażono na to zgodę. Postąpiono tak, ponieważ prokuratura nie miała ani jednego niezbitego dowodu, że to Nawrocki zabił Chojnackiego. Wystarczy, żeby powiedział, że poszedł pogadać z Kazimierzem, ale ten był już martwy i dobry adwokat bez wysiłku wybroniłby go od zarzutu morderstwa. Władysław zeznał, że wpadł w furię, gdy się dowiedział od Weroniki, że Chojnacki zażądał, by ta przyprowadziła do niego swoją 12-letnią siostrę Grażynę. I teraz posłuchajcie tego, bo to jest wisienka na torcie. Nie wiem, jak ludzie mogą w ogóle w taki sposób myśleć. W końcu Weronika skończyła 14 lat i jest już prawie dorosła, wyjaśnił. Niech tam, pomyślałem, najwyżej wcześniej pozna życie. Ale co mu zawiniła Grażynka? To przecież niewinne dziecko. I żeby on ją tego, no, ten złoczeniec. Wziąłem siekierę, aby go nastraszyć i poszedłem do niego. Nie miałem zamiaru go zabić, wyjaśniał dalej Nawrocki. Chciałem mu powiedzieć, że jeżeli będzie się dobierał do Grażyny, to go zarąbię. Ale on śmiał się głośno i powiedział, żebym to ja wybierał, bo on lubi młode panienki. Albo pójdę siedzieć,
albo on zrobi to, co zamierza. Wtedy to Władysław Nawrocki, jak powiedział dosłownie, wpadł w prawdziwy szał i zabił go siekierą. Nie mogłem znieść myśli, że on w łóżku wyrabia różne świństwa z Grażynką, tym niewinnym dzieckiem. Tak, zabiłem go, ale adwokat powiedział, że to było w afekcie i że dostanę najwyżej 10 lat. Wiecie, ja nie rozumiem takiego sposobu myślenia, czyli tak, jego zdaniem, jego 14-letnią córkę, która jest dzieckiem, wierzcie mi, 14-latkowie to są dzieci, bez względu na to, jak bardzo może się wydawać dziewczyna wyrośnięta, jak dużego by nie miała biustu, to jest w dalszym ciągu tylko dziecko. I on tu nie widział jakby większego problemu w tym, że to dziecko jest wykorzystywane przez starego capa, bo inaczej tego nie nazwę, ale już fakt, że jego młodsza 12-letnia córka miała być w ten sposób wykorzystywana, by mu przeszkadzał. Czyli co? Jego starsza córka była, nie wiem, dla niego mniej ważna? Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Może wy w komentarzach naprowadzicie mnie na to, w jaki sposób myślał ten człowiek, chociaż ja nie wiem, czy on w ogóle myślał. Potem Nawrocki przyznał się do 7 włamań, ale Weronika brała udział tylko w tym do Okonia. Jednak Władysław planował, że w przyszłości będzie mu pomagała w złodziejskim fachu. Nawrocki przyznał też, gdzie przechowywał łupy. Woził je na wieś do brata. Część z nich dalej tam była, bo trudno było je sprzedać. Chodliwe towary, te drobniejsze, upłynął od ręki handlarzom na bazarze. Jeżeli chodzi o monety w domu Chojnackiego, to po tym, jak zorientował się, że Kazimierz nie żyje, opuścił jego mieszkanie. Siekierę i ubrudzone krwią ubranie zapakował do worka, wywiózł do brata i zakopał za stodołą. W nocy nie mógł spać, myśląc o tym, co się stało, i postanowił, że wróci do Chojnackiego, by zabrać z jego mieszkania coś, co da się sprzedać. Nie szukał długo, bo w biurku znalazł monety. Te 3, których potem brakowało, dał bratu w nagrodę za przechowywanie łupów. Te pierwsze, pełne zeznania, Nawrocki powtórzył później niemal dokładnie przed prokuratorem i trzymał się tej wersji konsekwentnie przed sądem. Łączny wyrok za kradzieże z włamaniami i zabójstwo Kazimierza Chojnackiego pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami brzmiał 8 lat więzienia. Kiedy pedo i filskie skłonności Kazimierza wyszły na światło dzienne, ludzie byli w szoku. Wyrok przyjęto z mieszanymi uczuciami, uważając, że chyba jest zbyt surowy, bo Chojnacki dostał to, na co zasłużył. Natomiast, moi drodzy, pozwolę sobie podnieść to, że ludzie jakby w tym momencie zapomnieli o tym, że Nawrocki chciał uczynić ze swojej starszej córki po pierwsze zawodową złodziejkę, a po drugie, wiedząc, że jego starsze dziecko jest molestowane, nie zrobił z tym kompletnie nic. On dopiero zaczął działać w momencie, kiedy Chojnacki chciał się dobierać do jego młodszego dziecka. Ja naprawdę nie rozumiem takiego wybiórczego myślenia ludzi. Jakby tutaj wszystko nagle zostało Nawrockiemu odpuszczone. Zresztą jego żona też nie była tutaj moim zdaniem bez winy. Ja sobie zdaję sprawę, że to była zastraszona kobieta, żyjąca z przemocowcem, z alkoholikiem. No ale ludzie, złoci, no dziecko idzie do matki, mówi, że jest molestowane, a ta mówi, niech się dzieje, co chce i nic z tym nie robi. Wybaczcie, ale ja po prostu nie jestem w stanie przejść nad tym od tak do porządku dziennego. W moim mózgu to się po prostu nie mieści. Przy okazji śledztwa, a później podczas procesu przed sądem okręgowym, sympatię miejscowej społeczności zyskała też, a jakże, pani mecenas Agnieszka Grzelak. Kiedy tylko poznała motyw zabójstwa, zaproponowała Władysławowi Nawrockiemu bezpłatną pomoc jako drugi obrońca. Przed sądem oficjalnie nie występowała, ale wśród tutejszej palestry doskonale widziano, że mecenas Henryk Łobacz, broniący oskarżonego dozorcy, korzysta z jej wydatnej pomocy. Podobno ta jej niezłomna postawa, przecież wcześniej była kochanką Chojnackiego, przyniosła jej też popularność w środowisku nie tylko prawniczym, ale przysporzyła klientów. Sąd apelacyjny utrzymał powyższy wyrok w mocy. Wszystkie dane osobowe w tej sprawie zostały zmienione.
I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym podcaście. Bardzo chętnie dowiem się, co Wy myślicie o tej sprawie, co myślicie o wyroku, jaki zapadł. Czy był on wystarczający? Czy jesteście zdania, że rodzice Weroniki powinni zostać pociągnięci również do odpowiedzialności za to, że wiedząc, że ich dziecko jest molestowane, nic z tym nie zrobili? Bardzo chętnie poczytam Wasze zdanie w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam Was ciepło i do usłyszenia w kolejnym podcaście.